Jak tam pierwszy tydzień ferii? Dla Was fajnie udane czy nie? Tak. Wczoraj byliśmy w ciemnym miejscu i nic nie było widać. Niewidzialna przestrzeń, że dzieci się czują jakby byli ślepi. Niewidzialni. Były fajne te zajęcia? Opowiadajcie trochę o tych feriach. W poniedziałek byliśmy tylko wewnątrz, a resztę dni to byliśmy na zewnątrz. We wtorek szliśmy do kina, na Akademię Pana Kleksa. Żal będzie się żegnać z tą półkolonią, która poza tobą? No, na pewno fajnie było w tych 5 dniach. Dzisiaj jest ostatni dzień, bo dużo tu było atrakcji, rzeczy ciekawych, chodziliśmy w różne miejsca. Na przykład mogliśmy sobie grać jak chcemy, a wczoraj robiliśmy rozgrzewkę i pan nam mówił, co mamy robić. Na przykład biegaliśmy lub skakaliśmy na jednej nodze, biegaliśmy w kółko i machaliśmy rękami. A tobie co się najbardziej na tych półkoloniach podobało? No, dziś też było fajnie, bo szliśmy na salę zabaw. Fajne miejsce. Tak się nazywała. A co ty najbardziej lubisz robić na półkoloniach? Bawić się i iść w fajne miejsca. To jest twoja pierwsza półkolonia, czy w ogóle półkolonie zimowe właśnie w taki sposób spędzasz? Może półkolonie zimowe nie, ale w lato chodzę na dużo półkolonii, na przykład piłkarskich. To co robiliście tutaj? Jak spędziłeś ten tydzień? Pierwszy dzień byliśmy tutaj, na hali na przykład, graliśmy w różne gry. W drugi dzień byliśmy w kinie, w trzeci byliśmy na ściance wspinaczkowej, było bardzo fajnie. Wczoraj byliśmy w niewidzialnej przestrzeni, że jak ludzie nie widzą i widzą, a dzisiaj byliśmy w sali zabaw. Blisko 50 dzieciaków obecnie jest na naszej półkolonii. Mamy przeróżne atrakcje od sali zabaw po kino, jak i jeszcze inne również gry i zabawy sportowe na sali. Zaczynamy codziennie od śniadanka, później krótka rozgrzewka, jakaś mała przebieżka. Potem wychodzimy na naszą główną jakąś atrakcję, następnie wracamy, obiad i ponownie zabawa na sali. I tak dzieci spędzają czas od której do której? Od godziny 8 już wcześniej można przeprowadzać dzieci, bo nawet od 7.30 i do godziny 16. Do godziny 16 jest odbiór. Uda się zmęczyć dzieciaki, panie Robercie, przez ten czas? Oj, zdecydowanie tak. No oprócz tego, że te wszystkie zajęcia są, jak również atrakcje, tak samo w końcu mamy białą zimę za oknem. Już pierwszy raz chyba od 3 lat nie narzekamy na brak śniegu i warunków pogodowych. Powiedzcie mi, jak będziecie spędzały dalej ferie, bo teraz te półkolonie się już kończą. Ja będę iść do kościoła, bo ja nie chodzę do katolickiego, tylko innego i będziemy mieli półzimowisko, że będziemy opowiadać, będziemy oglądać i będziemy różne zabawy się bawić i wymyślamy co na obiad. A jak na przykład będzie pizza, to jest mama i mamy różne dodatki i zrobimy jaką chcemy. A ty? Ja w następny tydzień będę chodzić z koleżanką na inną półkolonię. Na sportowo też cię zmęczyły te półkolonie, czy nie? Na sportowo zmęczyły, bo na przykład na tych halach było trzeba biegać, w sali zabaw też się trochę umęczyłem, jak byliśmy dzisiaj jeszcze na ścianie zmierzchowej, dzień potem były zakwasy, bo trzeba było i się wspinać. Rozumiem, że tak czy tak to był radosny tydzień. No bardzo zmęczony jestem, ale zadowolony. Poznałeś nowych kolegów, nowe koleżanki, zaprzyjaźniliście się? Tak, oczywiście, że kolegów mam tutaj stąd, poznałem. Jedzenie też było bardzo dobre większość dni. To co będziesz robił w drugim tygodniu ferii? W drugim tygodniu ferii na pewno będę się spotykał z przyjaciółmi, bo w pierwszym teraz, bo większość czasu spędzałem tutaj, to będę z moimi takimi bliższymi się spotykał. Będę też, trochę się będzie trzeba pouczyć, bo dużo nauki będzie po feriach też. To pierwszy tydzień, jak będzie wyglądał drugi tydzień ferii w MOS-ie? Drugi tydzień w zasadzie będzie taki sam. Myślimy, że będziemy mieli bardzo przybliżoną ilość dzieciaków jak teraz. Tak więc no, kontynuujemy ferię.